Witam serdecznie. Po raz kolejny znajduję się w gospodarstwie rolnym Maruszewski. Jest ze mną Mateusz. Witam, dzień dobry. Województwo lubelskie, osoba dobrze znana, jak nie z naszych filmów na stronie kalfert.pl, to na pewno z Facebooka, z YouTube'a, gdzie Mateusz pokazujesz relacje, co się dzieje w gospodarstwie, a my się tutaj znajdujemy w solowym tunelu foliowym, gdzie jest uprawiana nowa odmiana truskawek. Tak, testujemy Twista, teraz już jest ta oficjalna nazwa. Zapowiada się bardzo dobrze. Powiedz, to jest odmiana, której owoce dojrzewają wczesno. Tak, według tam innych opinii rolników, którzy już wcześniej testowali, 3 dni po flair powinniśmy się spodziewać tej odmiany. Czyli dość wczesno, zakładam, tak, że flair jest odmianą bardzo wczesną, jeśli chodzi o uprawę tunelową. To twist powinien być za chwilkę po flerze. Tak, według ulotek tej odmiany jest owoce, ma tyle samo owoców co flair, ale owoce są cięższe. Czyli tak jakby mamy więcej kilogramów na krzaku tej odmiany. Powiedz, Mateusz, czy jakoś specyficznie przygotowujesz się do nawożenia tej odmiany? Powiem szczerze, na razie jeszcze zaleceń nie mam. Myślę, że nie jest to trudna odmiana do nawożenia i powinniśmy sobie poradzić. Zważywszy, że współpracujecie z panem doktorem Zbigniewem Jaroszem, jesteście w dobrych rękach, jeśli chodzi o nawożenie roślin, to myślę, że na pewno. Tutaj należy zwrócić uwagę, że te rośliny zostały posadzone w miesiącu sierpień chyba. Sierpień na pewno. Sadzonka doniczkowana. Doniczkowana, tak. One zbudowały masę korzeniową i troszeczkę tą część górną. Ale teraz, na początku sezonu, bo tak jak Państwo tutaj widzicie, tunel jest całkowicie zamknięty, dodatkowo jeszcze leży agrowłóknina, która w tym przypadku jest bardzo potrzebna, bo noce są chłodne, ta temperatura spada poniżej zera, więc ta agrowłóknina jeszcze dodatkową daje tutaj warstwę ochronną. A wegetacja, to co widać po roślinach, już się rozpoczęła. Tu widzimy nowe listki na tych roślinach. Na samym początku skupiamy się na budowie systemu korzeniowego. Tak jest, fosfor. Tak. I tutaj Ferdy Gold 9,45,15 z wysoką zawartością fosforu. Tak, dokładnie. Nawozy z linii Ferdy Gold są w gospodarstwie Mateusza bardzo dobrze znane i już wykorzystywane Można tak śmiało mówić, że tak. 2 lata temu były testowane, rok temu to były już wdrażane, a teraz już są u nas w gospodarstwie. Na pewnej tak, już nie. Tak. Wspomnijmy, że fosfor jest tym najważniejszym pierwiastkiem, jeśli mówimy o wzroście i rozwoju systemu korzeniowego i tutaj Ferdygold 9,45,15 dostarcza fosforu dla roślin, ale również stawiamy na nawóz mineralno-organiczny, jakim jest humik, który w swoim składzie zawiera kwasy humusowe, betainy, witaminy, aminokwasy. Bardzo ten humik sobie chwalimy. Chcemy, on tak pobudza te rośliny, te korzenie. A teraz, no, o korzeń to walczyliśmy w sumie w sierpniu i w tych, ale teraz też jest ten humik bardzo potrzebny, żeby ten start był odpowiedni. Powiedz, Mateusz, z praktycznego punktu widzenia, jeśli chodzi o aplikację, jak to wygląda, jeśli chodzi o stosowanie humiku? Na pewno formulacja płynna jest wygodna do podawania. Tak. Tu humik jest takim nawozem, te kwasy humusowe, że w linię wszystko puszczamy i nie ma problemu z tym. Czyli to jest bardzo proste rozwiązanie. Nic nie zapycha, nic się nie dzieje, ładnie się przedostaje przez emitery wprost do systemu korzeniowego i tam robi robotę. Tak, tak. Takie ma zadanie i tak robi robotę. Szanowni Państwo, to są, no, można powiedzieć, pierwsze zalecenia, pierwsze rekomendacje na tak zwany korzeń, na wzrost i budowę systemu korzeniowego. Ta wegetacja się zaczyna, więc na samym początku warto pomyśleć o korzeniu, żeby on był jak najbardziej rozbudowane i efektywnie roślina mogła za jego pomocą pobierać wodę i składniki pokarmowe. W kolejnym etapie i pewnie w kolejnych filmikach będziemy mówić o budowie masy nadziemnej, czyli liści i przygotowaniu roślin do procesu kwitnienia. Tak, a mamy nad czym pracować, bo te ostatnie wichury nam trochę tych tuneli uszkodziły. Trochę później niektóre były przykryte, no i będziemy musieli gonić. No. Dokładnie. Tutaj Mateusza wiejące silne wiatry nie ominęły. Niektóre zostały wcześniej przykryte na walentynki, tak jak kiedyś wspominałeś. Tak, a niektóre jeszcze będziesz dopiero przykrywał. No niestety, mamy marzec, a ja jeszcze przykrywam niektóre tunele, niektóre wiążę folia z folią, bo
Ale no taki mamy klimat, takie zmiany, taka pogoda. I to zabiegi biostymulacji, zabiegi nawożenia będą bardzo potrzebne, żeby odpowiednio właśnie wykorzystywać i żeby roślinom stworzyć najlepsze warunki, żeby ten efekt przyspieszenia, jaki daje tunel foliowy, był i te owoce były zbierane wcześniej niż uprawiane tak, klasycznie. O tego tłysta się nie martwię, bo jest na piasku, cieplutka gleba i on będzie wcześniej, ale martwię się na te odmiany na cięższych ziemiach. No i dodatkowo czarna folia, która tak, również tak powoduje i tak jak widzimy włóknina. Mateusz, cóż, będziemy tutaj do Ciebie z kamerą zaglądać, podglądać, podpatrywać i wypatrywać pierwszych czerwonych, pysznych truskawek. Ja mam nadzieję, że kolejne filmy nagramy tutaj w tym miejscu i zjemy tego twista, bo ja tu nie jadłem, zobaczymy jak smakuje. Jestem mega ciekawy, jest to odmiana nowa, można powiedzieć, że ma swoją premierę w tym sezonie. Bardzo pozytywnie opinie zbiera z różnych testów i doświadczeń, a tu Mateusza mamy ją w produkcyjnym wydaniu. Tak, w jednym tuneliku. W jednym tuneliku, cała nawa, więc będzie na pewno zadbana i będziemy podglądali. Mateusz, bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję. Do widzenia.